Witam Was tutaj, cześć, to Mizanosz i zapraszam Was na, po krótkim czasie bym wręcz powiedział, na kolejny nowy update 10.0 do Cities Skylines PlayStation 4. No i co tu dużo mamy? Mamy dwie informacje darmowe, bo jesteśmy dzisiaj mówimy o darmowej aktualizacji. Wiem, że to jest dzień po tym, jak się pojawiło, ale spokojnie, aktualizacja jest zawsze dla Was dostępna. Naziemne metro i więcej. Naziemne metro rozszerza funkcjonalność metra z podziemnego. Udoskonalony system metra obejmuje ponadto naziemne i nadziemne stacje metra oraz nowy model pociągu. Wprowadziliśmy również wiele ogólnych udoskonaleń, aby poprawić wrażenia z gry. No, mam nadzieję. Dalej, Centrum Zdrowia Dziecka. To jest, chyba już widzę jedną osobę, która będzie zadowolona z tego budynku. CZD przyczynia się do poprawy jakości życia najmłodszych, a dodatkowo zwiększa przyrost naturalny w mieście. Ciekawe. Usługi opieki nad osobami starszymi. Też dobre. Jedna mam niedaleko siebie. Usługi miejskie w zakresie opieki nad osobami starszymi oferują seniorom miejsce spotkań i wspólnego spędzania czasu. Poprawiają ich zdrowie, a tym samym potencjalnie wydłużają okres życia mieszkańców. No, mam nadzieję. Dobrze, to są dwie nowe nowości. Czy tutaj się coś zmieniło? Jest, że do kupienia są trzy nowe dodatki, bo jeszcze jestem chwilę przed live'em, żeby właśnie się tym zająć. No i tak. Zacznijmy od opcji. W opcjach powinno być jakieś nowe ustawienie. W sensie tak, podobno coś tam się z językiem ponaprawiali. Natomiast tutaj nie widzę stopni Celsjusza, akademiki, jest ukryj sprawozdanie z lat akademickich. Nie wiem, kto to włączył. Dźwięk jest wszystko dobrze. Jeżeli jest coś za głośno, za cicho, to piszcie w komentarzu. Natomiast tutaj przejdźmy sobie i tak. W nowej grze nie powinno być żadnych nowych tutaj, w nowym scenariuszu. Nowe tutaj. Tak samo nie powinno być żadnych nowości. O, i mamy, że Sunset Harbor jest tutaj faktycznie wodny. To tym się zajmiemy w odcinku, kiedy będę pokazywać to, co się właśnie pojawiło w nowym. Zablokowane. Ja ci dam. Poczekaj chwilę, już jest w moim koszyku. No i wczytajmy sobie jakieś dowolne miasteczko i za chwilę się widzimy. Data się zmieniła, pojawiły się kropki. Tego nie było wcześniej. No ma, to tak, czekaj, jeżeli się pojawiły. Dziennik samouczka. Oto coś, no. Mamy samouczki. Ja nie mogę. W końcu zrobili coś sensownego. Jest jakieś nowe wyburzanie. Okej, usługi. Planowanie przestrzenne. Transport. Interfejs. No, czekajcie, co to jest? Gra jest trzymana. Potrzebujesz chwili. Włącz pauzę. Okej, widok informacyjny. Estakady. No dobra, to tutaj jest tego dużo. Dużo nowości, jeżeli chodzi o samouczki, ale samouczkami nie będziemy się zajmować. Jest moje pytanie, czy. Właśnie, żeś nam włączyło dobry podgląd. Poczekaj, tutaj. Nie, tu nie mogę zrobić pauzy. A jak wcisnę środkowy, to nic nie działa. Dobra, sprawdźmy najważniejsze zmiany, czyli tutaj nie widzę zmian. Tak, no i tutaj nie powinno być jakichś w tymże rejonie żadnych nowych zmian. Bo nie mamy jeszcze trolejbusów, ani innych budynków. Także tutaj nie widzę i nie powinno być. Dalej, tutaj nie mamy oczyszczalni ścieków, bo to jest właśnie Sunset, się pojawiają nowe. Tu jest jako pakiet twórców, to jest, o, dodane. Okej, dobra. No i tak, mamy nasz nowy budynek, czyli zakład opieki nad seniorami. Ustawmy sobie go tutaj. Światło. I tutaj mamy CZD. Jakbyście widzieli to w Warszawie, to byście nie uwierzyli, że takie małe może być. Proszę bardzo, tak wyglądają budynki opieki starszych, o wiele jest większe. Ja wiem, że to są więksi ludzie, już starsi, ale no bez przesady, dzieci aż takie małe nie są. Dobra, no i sobie zobaczmy. Okej, mamy liczbę gości, osoby korzystające z opieki nad dziećmi i tak samo tutaj osoby opiekujące z senioralnej. Okej, dobra, to ciekawe całkiem wygląda. Dalej przejdźmy sobie do kolejnych budynków. Tutaj już nie widzę kolejnych. Tutaj też nie będzie i tutaj są te ze specjalnych budynków. Dalej, tutaj nie powinniśmy też widzieć nic nowego w teorii, chociaż. A, tu jest wydzielona teraz agencja wywiadu, z której bardzo rzadko korzystam. No i tak, zmieniły się ikonki, jeżeli chodzi o linie autobusowe i wszystkie transporty. Tak to proszę bardzo wygląda. To działają dokładnie tak samo, ale się zmieniły ikonki. Dalej, tramwaje również. I do metra za chwilę przejdziemy. To jest najciekawsze. Tutaj nie widzę żadnych zmian. Co do promów, są takie właśnie nasze nowe kolorki do promów. Tutaj mamy, że to jest linie sterowcowe, wyraźnie zaznaczone. Kolej jednoszynowa, kolej linowa, taksówki.
I tutaj jest osobne miejsce na wszystkie węzły przesiadkowe. No i tak, mamy końcową wielopoziomową stację. Dalej tutaj mamy węzeł przesiadkowy promowy. Mamy lotnisko, te największe. Tutaj też znalazło swoje miejsce i pozostałe węzły z mass transit, jakby ktoś jeszcze chciał. W parkach nic się nie powinno kompletnie zmienić, więc sobie przelecimy je szybko. O, to jest nowe. W sensie, ja nigdy nie korzystam z tego typu budynków. Okej. Ale mamy fence. Możemy sobie coś takiego postawić. No to na pewno jest coś ciekawego. Okej, dobra. Miło, że coś takiego dodają. Podobno teraz... O, możemy podnieść i obniżyć i zrobić obszar. Wow. Czekajcie, jeżeli dobrze zrozumiałem, nie, jakieś miejsce, które bym mógł sobie... Bo to jest i tak zapis, tego nie będę zapisywać. Miejsce, które bym mógł sobie wyburzyć spokojnie. To powiedzmy, że tutaj. Wow, podoba mi się to. Mega burzenie miasta. Ciekawe, czy na PC też to tutaj. Bo na PS4 często są jakieś różne opcje, których tam nie ma. I możemy też pod ziemią multum wyburzać. No to jest na pewno zmiana na plus, bo właśnie miało być coś z wyburzaniem tutaj. Tutaj żadnych nowych budynków też nie spodziewam się. Nie. I tutaj też jest wszystko tak samo jak było. To jeszcze nie jest dostępne w tym mieście? Ile musimy dobić? 75 tysięcy, a jest 60. Okej, dobra. Dalej, ścieżki te same, płoty te same. No tutaj właściwie się nie powinno dużo pozmieniać. Natomiast co najważniejsze, i wiem, że na to czekacie, więc was jeszcze potrzymam chwilę. Tutaj się nic nie pozmieniało, ale mamy nowe linie metra. No i tak, postawmy sobie tutaj naziemną stację. Proszę bardzo. I to jest naziemna, a nadziemną stację byśmy postawili sobie w tymże rejonie. I tak, mieszkańcy na razie oczywiście są przeszczęśliwi. Co prawda pojawiła się ta aktualizacja metra, ale jeszcze nie mamy najważniejszego, czyli żeby było depo, czyli zajezdnia. Dobra, zróbmy sobie zjazd i tutaj gdzieś niedaleko powinniśmy mieć jakąś stację metra. Nie widzę. Okej, dobra. Stacja się powiększyła. Dajcie mi chwilę. Powiem wam, że naprawdę jest całkiem duża ta stacja metra. W sensie nie sądziłem, że będzie aż tak wielka. Bo ją musieli faktycznie wydłużyć, bo pociągi metra teraz są też same z siebie dłuższe. Co ciekawe, jak faktycznie zmienia to mapę. Czy one po prostu, te wszystkie stacje metra, które mamy, to się powydłużały? Nie, stacje metra, które były wcześniej wybudowane, się nie pozmieniały. Okej, dobrze wiedzieć. I co, pociągi po prostu nie stykają. No, ale to nie ma znaczenia pewnie dla samej gry. Dla samej rozrywki gry mam nadzieję, że to nie będzie mieć znaczenia. No, spójrzmy sobie na razie pierwszą linię taką i tak, ciekawostka numer 1. Możemy sobie zrobić... Czy możemy sobie zrobić skrzyżowanie? Nie! Rozwalili system. Po prostu tym rozwalili mój system głowy, moja głowa właśnie wybuchła. Od kiedy można robić skrzyżowanie z metrem? No nie, poczekajcie, to co jest? A, jest duży obszar, dobra. Trzeba pamiętać, aby to zawsze wyłączyć. Ale to rozwalili mi kompletnie w tym momencie głowę. Poczekaj, to zróbmy sobie tutaj przejazd kolejowy z metrem. No serio, możemy sobie zrobić przejazd kolejowy z metrem, natomiast jeżeli będziemy chcieli to zmienić na tramwaje, to nie, tramwaje nie mogą się zetknąć, co nie? Tak, tramwaje nie mogą się zetknąć z tą linią, okej. Okay. A co powiesz na linie kolejowe? Też nie powinny być w stanie się zetknąć z tym. Też nie mogą. Drogi oraz tory tego typu nie mogą się przecinać. No to było do przewidzenia. Ale warto to wiedzieć, że możemy sobie zrobić skrzyżowanie, bo w teorii wedle zasady metra, a właściwie tego... wedle definicji metra, metra to jest system, który nie ma żadnych możliwych połączeń z inną siecią. Typu drogi, tramwaje i tak dalej. Dlatego nie da się tego przecinać. Natomiast jak popatrzymy sobie właśnie tutaj na to, że możemy zrobić sobie skrzyżowanie, a właściwie przejazd kolejowy, dlatego byłem tak bardzo zdziwiony, bo to w teorii nie ma kompletnie sensu dla metra. No ale jak widać, City Skylines jest samo. No i tak, tu widzimy piękne, ładne, białe tory metra i tu mamy naszą
bardzo ładną i prestiżową stację, bym powiedział. Stacja jest o tyle ciekawe postawiona, że jest bardzo blisko do drogi. Już więcej zbytnio nie możecie tego postawić. Okej, okay, to jest maksymalny zakręt, jakbyście chcieli postawić. Dobra, good to know. Tak wyglądają estakady i po całości jest płotek. Więc jak sobie wejdziemy do trybu człowieka, to możemy zobaczyć, o właśnie, że mamy tu płotek. No dobra. I ten płotek się ciągnie nawet z dostacji, co jest ciekawe i to jest nowością. Nie wiem, jak oni to zrobili. Dobra, zobaczmy sobie teraz, jak wyglądają jeszcze skrzyżowania metra, w sensie rozjazdy. No ale może nie w tym miejscu. Tak, to oni to zrobili pewnie jak estakady, to jest coś takiego nowego. I tu byśmy sobie na przykład postawili stację V2. O, co nie? Dobra, no i pójdźmy sobie dwie linie metra. To tak, pierwsza będzie tu i tu. Ło, na ziemne metro. Na zielono. To jest mission impossible dla mnie. Ale dobra, mniejsza z tym. O, widziałem, że się pierwszy poziom pojawił. Tutaj, tutaj i tu sobie zjedź na dół. I sobie zaraz zobaczymy, jakby to wyglądało. To jest główna zmiana, jeżeli chodzi o city scanners teraz dla mnie. No i tak, zaraz powinniśmy zobaczyć tutaj nasz pociąg, nasz wagon metra. Wejdźmy sobie na stację. Stacje ładnie wyglądają. I tym bardziej, że widzimy teraz trzecią szynę. Tutaj możemy nawet chodzić. Kopnęło mi prąd. Piękne. Dobra, nasza stacja jest naprawdę całkiem urocza, bym powiedział. Nie widzę co prawda pociągów, co jest na minus. Okej, okay. I nie możemy zejść przejściem, szkoda. To szkoda jest. Możemy wypaść. To jest na minus. No, ale możemy wejść z powrotem na górę. Wersją bardzo ciekawą. A, teraz nie możemy wejść. Dobra. Gdzie jest nasze metro? Przepraszam bardzo. Ja tutaj czekam na stację. Przyspieszmy może na maksa czas. Chciałem zobaczyć, jakby tu przyjechało metro. O, i teraz jadą dwa pociągi, a mnie wywaliła gra. Świetnie. Okej, okay, i jest dziura na górze. Świetnie, idealnie. Dobra. Tak wyglądają składy metra. Taki ciemny bym powiedział. A, bo to jest ciemny kolor. Okej, okay. I drugi skład wjeżdża na drugi tor. No, po prostu piękne. Ale powiem wam, że dopracowali te pociągi metra. Bo naprawdę ładnie wyglądają. Czy cały czas mogę przenikać je? Cały czas mogę je przenikać. Dobra. Ładnie wyglądają naprawdę pociągi metra. Przyjrzyjmy im się teraz. No, tutaj sobie ciekawe to jedzie. Ładny przód. Czy pojemność metra jest taka sama, jak była wcześniej? O, skręca. Skręca zbyt wcześnie, ale no, dobra. O, i się zmieniły tutaj. Jest kategoria, można bardziej modyfikować. Tak, trochę interfejsy mogą się też pozmieniać. To jest, żeby było pewne. Ok, ten pojechał dalej. Teraz to możemy zmienić sobie kolorki, pewnie tak samo. Szkoda, że nie możemy zmienić modeli metra. Bo to byłoby coś. Pewnie na PC możemy na pewno, ale szkoda, że tutaj nie możemy. Dobra, no i tu mamy nasz pociąg. Tak wygląda stacja naziemna. Dokładnie to samo. Też bardzo ciekawe. No naprawdę jestem ciekawy, jak my teraz będziemy mogli się z tym nowym bawić. I zobaczmy, metro wjeżdża pod ziemię. Okej. Okay. Już wiem, jak zrobię nowe intro do nowej serii, to będzie metro wyjechało na powierzchnię. I tu mamy kolejne przejście na ziemię, do góry. Ale pewnie nim też nie przyjdziemy, co nie? Dokładnie. Dobra, no to tak wygląda nowa aktualizacja darmowa. Mam nadzieję, że wam się podobało. To odmieni całkowicie moją rozgrywkę, jeżeli chodzi o grę, bo pociągi będą trochę mniej liczne w niektórych obszarach. Jeżeli tak, zostawcie go górę. No i sobie dużo mówić. Do zobaczenia już wkrótce. Ostatnia ważna informacja, jakbyście byli ciekawi. Kratka kosztuje tutaj 80, a na zwykłych torach kosztuje 60. Czyli mimo wszystko pociągi w torach są tańsze. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!